przed trzecią w nocy jakiś pan przyjechał samochodem, zaczął nam dzwonić do domu na dzwonek, bo myśmy wszyscy spali, że się wszystko tu pali. No i w międzyczasie zadzwonił po straż pożarną, jak wszyscy z domu, domownicy, rodzina, żeśmy tu przyszli, to już się wszystko paliło, ale straż już też jechała, bo były sygnały słychać. W każdym bądź razie definitywnie było widać, że jest to podpalenie, bo dwie pryzmy, które stoją obok, były w jednym czasie zapalone. Rozpalił się niestety nasz cały zapas słomy i siana, który był składowany w tym miejscu za mną. Straty szacujemy na około 80-100 tysięcy złotych. Było to około 600 balotów słomy i siana. Jak można teraz pomóc fundacji? No przede wszystkim potrzebujemy słomy i siana. Mamy zimę, mamy okres zimowy za chwilę, więc na tą zimę musimy się przygotować, więc to jest nam w tej chwili najbardziej potrzebne, ale również palety, europalety, czy też plastikowe, czy też drewniane, na których składowaliśmy wcześniej tutaj słomę i siano, żeby izolować je od podłoża, żeby się nie psuły, więc to też bardzo potrzebujemy, więc jeśli ktoś ma, może przekazać, będziemy bardzo wdzięczni. Uruchomiliście Państwo też zbiórkę. Tak, już uruchomiliśmy specjalną zbiórkę. Na ten cel zbieramy środki. Jestem związana z przystaniem od długiego czasu. Zawsze organizujemy w Chełmie zbiórki. Teraz aktualnie zbiórka będzie na rzecz przystani trwa na Kopciowicach, to jest obok Chełmu Śląskiego. No i jak usłyszałam, co się stało, no to co najbardziej mogę pomóc. Nie mogę dać im siana, nie wiadomo czego, to po prostu chleby upiekłam, ugotowałam zupę i przywiozłam. Bo wiadomo, oni do tego głowy nie mają, a żeby mieć siłę do roboty, to trzeba coś zjeść.